apocalypse. Siemaneczko, jestem XGamerPec i dzisiaj w tym filmiku, poradniku pokażę, kogo nie należy atakować dokładniej, czyli kogo się atakuje w Empire, żeby nie było wojen dokładnie. Nasz sojusz aktualnie jest bardziej eventowy i staram się wojen nie robić, więc to bardziej może być do mojego sojuszu i w ogóle. Jak chcesz na przykład zaatakować kogoś, to możesz do mnie, no to jest teraz do mojego sojuszu, do mnie napisać i ci powiem, czy można go atakować, czy nie. Ogólnie klikasz zamek, kogo chcesz zaatakować, klikasz informacje o graczu, następnie sojusz, czyli informacje o sojuszu tutaj. I tutaj masz opis sojuszu. Jeżeli pisze koalicja, czyli tu jest tutaj koalicja Glory de Brave, prawda? Dragons tu Anarchy, prawda? Wszystko koalicja tu jest, tutaj koalicja. Jeżeli pisze jej na przykład jesteśmy szkółką i my jesteśmy akademią, szkółka, akademia, lub pisze opiekun, opiekunowie, prawda? Lub sojusz główny czy coś takiego, to należy nie atakować, bo wtedy będzie wojenka. Czyli sojusze tam główne, opiekunowie mogą wtedy pomóc i w ogóle przykładowo takie w Polish Force sprawdzimy. Tutaj opiekunowie, widzi, tutaj już są opiekunowie, więc by była wojenka jakaś tam, tutaj akurat jakiś honor i chwań, brak opisu, więc takiego by można już atakować, co nie, to sprawdźmy. Tu jest koalicja Audi, prawda? I tutaj na przykład dyplomata koalicyjny, mały opad, pakt o nieagresji ELO, prawda? Jesteśmy szkółką sojuszu, prawda? Opiekun, kontakt z sojuszem, to właśnie wtedy jak takie rzeczy piszą, to wtedy nie atakować. To w tyle tym poradniku, dziękuję za oglądanie, był z wami Pet, zostaw łapkę w górę, suba, na razie.